Dobry wieczór Państwu, witam Państwa na kolejnym dniu Festiwalu Miesiąc Spotkań Autorskich. Jesteśmy prawie w połowie. Po kilku dniach spotkań z autorkami zapraszam na prezentację twórczości męskiej. Dziś duet prozatorsko-poetycki, słowacko-turecki. Witam wśród nas Daniela Majlinga ze Słowacji. A spotkanie poprowadzi i pomoże nam zrozumieć, co pan Majlink będzie do nas mówił, Katarzyna Brodzik-Lewicka. Zatem dzisiaj będziemy czytać z antologii opowiadania ruska klasyka, która na okładce Daniel Majlink nie jest podpisany wcale jako autor. I tutaj w ogóle jest dużo takich bardzo szczególnych okoliczności, jeżeli chodzi w ogóle o tą książkę. Nie wiem nawet, jak ją nazwać, i to jest może jeszcze takie pytanie, które zadam, zanim zaczniemy w ogóle czytać. W jaki sposób można określić gatunek tej książki? Bo wiem, że w filmie jest też taki jak mockumentary, tak? Czyli że fałszywy dokument. A ta antologia właściwie nigdzie nie jest, może oprócz małych liter na okładce, to nie jest antologia opowiadania, to nie jest ruska klasyka. Możemy się domyślić, że to nie jest tak, że Daniel Majlink tylko przygotował tą antologię i ją przetłumaczył, bo żaden z tych nie jest prawdą, jest pan autorem tak naprawdę wszystkich tych opowiadań. Tak, niezmę sobie dodać uwagę, że na sercu mogę zostało taką mapę kwadratową, a potem mogą nas to prestało bawić o własne presje, także że nazwę bliżej to Lidia Zamowa, a Piton sama na niektóre ruskie słowa, że to są tutaj kwadrata. Ja jestem też nie wiem, polski sztyw słowa, Daniec, Pasiba, a Lidia Zamowa, co Majlink. A wtedy osoba, że są to słowa, które chodzi o pomocą głównego perkwatacza. A że w podstawie tej połowy tekstu było tak zwane, że jak są sobie myślą, to mogą sobie kolejny wyprzeć. W ogóle nie zależy od tego, czy nie było sobie o nie. Ale prawda jest taka, że poczesne nas to prestało bawić na ten wyszedł z taką, że on to napisał, że na tym jest ten długo udawaliśmy, że naprawdę znalazłam te teksty i że je przetłumaczyłam. Tyle, że po jakimś czasie ludzie zaczęli do mnie przychodzić i mnie pytać, jak przełożyłam dane słówko i skąd się takie słówko wzięły, skąd inne. Ja tak naprawdę nie znam języka rosyjskiego, znam po rosyjsku 4 wyrazy, Daniel, Spasiba i imienia zawód Dania. I wtedy zacząłem opowiadać ludziom, że do przetłumaczenia tej książki użyłem 12 lat na Google. No, ale po jakimś czasie przestało nas to bawić, przestała nas bawić ta wymyślona historia, no i zacząłem się przyznawać do tego, że tak się napisała tę książkę. Tak. A jaki jest to żaner? Czy to był żaner tego pomenowania? No, taki nie to mistyfikacja, ale niektórzy ludzie tego mają taką miłą stało to, że to jest parodia, że to jest, że są tam parodowane konkretne dzieła, on sam był pewnie konkretnie autorem ruskiej klasyki, tej skutecznej, ale to nie jest prawda, bo na zaczęciu to jest niekompetentne, na zaczęciu to odwoju procesu, ja sobie nie pisał o príbehy parodické, ale myślałem tych príbehów, tam kostra príbehu, to základná téma, tak vychádza niekedy z mojich denníkov alebo z nejakých mojich zápiskov, kde som sa zaoberal témami, ktoré ma bez toho by som o nich žartoval alebo sa vôbec tých snadov, ktoré ma naozaj nejako skutočne strápili tú chvíľu. A takýto príbeh som mal veľa a zrazu som si vlastne uvedomil, že niektoré z nich tak by celkom nadobudli novú nejakú kvalitu, keby sme sa tvárili, že sú to nejaké fejkové ruské povietky vytvorené v Číne. A tie samozrejme, preto sme to dali vlastne do tejto podobnej fejkovej ruskej klasiky, pretože nám išlo zvýdať domov peniaze. A sme si povedali,
sú to príbehy, ktoré sa tvária ako pravda, spravdu majú nič spoločné a má niečo to do popisu Rusku, čiže na to je na Slovensku masívna čitateľská spravda. Myślę, że można powiedzieć i ludzie określają tę książkę jako mistyfikację albo jako parodię rosyjskiej literatury, niektórzy się doszukują nawet parodii konkretnych stylów, konkretnych rosyjskich pisarzy i prawdziwych autorów rosyjskiej klasyki, ale nie jest to prawda, bo u podstaw stworzenia tej książki na samym początku procesu twórczego były moje zapiski, moje dzienniki, tak naprawdę jakieś moje przeżycia, które i moje problemy, z którymi próbowałem sobie radzić za pomocą żartu, czy za pomocą jakiegoś pastiszu i jakiejś zabawy w ogóle tym tematem. Zatem myślę, że możemy to nazwać takimi fejkowymi rosyjskimi opowiadaniami, a z racji tego, że mi i mojemu wydawcy oczywiście przede wszystkim chodziło o pieniądze, było jasne, że rosyjska literatura bardzo dobrze się sprzeda, bo bardzo dużo czytelników na Słowacji czyta rosyjską literaturę i są to właśnie takie fałszywe opowiadania z rosyjskiej literatury napisane jako podróbki w Chinach. Bo wszystkiego tego można się dowiedzieć tak naprawdę ze wstępu do tej książki, który też buduje tą legendę o przypadkowym spotkaniu studenta filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Bratysławie, który przekonuje swoją wykładowczynię o tym, że czytał jakieś potworne opowiadanie pełne fekaliów, w ogóle pornografii, przekonywał ją, że to napisał Dostojewski i ona się dowiaduje po jakimś czasie, że faktycznie istnieje coś takiego jak podrabianie literatury i że istnieją obozy pracy w Chinach, w których siedzą ludzie i zapisują po prostu szerokie i długie strony maszynopisu udawaną rosyjską literaturę. Myślę, że możemy przejść do opowiadania i przeczytać się, żebyśmy tyle słów mamy wstępu. A nie, tego to na mnie miło. Tak. Se táto poviedka v tejto knihe, v tejto antológii sú asi 3 alebo 4 poviedky, ktoré sú písané ako apokryfy spisovateľov. Teda akože také nejaké, a nie že apokryfy spisovateľov, ale také nejaké úseky z ich života, jedné tam o určitom období zo života Čechova a jeden prečítať zo života bajka, krylova. W tej książce są 3 czy 4 opowiadania, które są w pewien sposób apokryfami z życia rosyjskich pisarzy, czy właściwie nawet nie tyle apokryfami, z jakimiś wariacjami na temat ich życia. Jedno z tych opowiadań jest o Czechowie, a my będziemy dzisiaj czytać o rosyjskim bajkopisarzu Krylowie. Umienie wywołać životopisná Čechova. Keď sa Ivan Andrejevič Krylov, známy ruský spisovateľ, vrátil domov, musel sa odpojiť v vašom hodlí. Už ho unavovalo plakanie po tom, prečo jeho povietky považujú všetci kritici aj čitatelia za vlajky. Usmieval sa, keď mu to na literárnych svojich verzách o mnoho hovorili, prikyvoval, keď to prednášali na univerzite, súhlasím menom a skromne odpovede na komplimenty, ktoré sa stiahovali na jeho údali bajkárskú tvorbu, ale nerozumel na tom. Prečo moje povietky všetci považujú za bajky? Opýtal sa svojho najlepšieho priateľa, ktorý týto prepol s obzerami do jeho listy. Netuším, odvedil mu jeho pesň Dmitrij Fjodorič a poškrabal sa za dámu mojho zaujímavou. Sú to idioti, dodal pesň. Prihľadla návod rukou a pozeral okno na brezový háj v ďalke, černý berčovský. Musel sa zmieriť s tým, že zásluhy za objavenie klasickej realistickej poviedky zrade na mysle nemal nejaký netalentovaný diletant, ktorý o realite, o skutočnej realite, o všetky jej vrstva aj zájmu a labirintov nevie nič. Prihľadla si návod ďalšie pohľady, pozorujúc sa vonku k tomu našiu krajinu. Schvieľoval sa v búrke. Nezamý vajík má sa odjedlo. Nutný Fjodorič ako som zazeral na Krylova osporáka. Poznal spisovateľa príliš dobre na to, aby vedel, že za jeho zlého
krásny úspor, ktorý si ho tvorby vytvorila terána vôbec. Nie, vedel, že by bola oveľa viac, že by služuje neopotovaná láska, kde by sa vyhovoval Bohu. Dmitrij podráždenie zamečal. Musím si prokladem nikdy nepriznal žiadu na túto lásku. Má to samozrejme čisto duševná žiadivosť. Dmitrij bol celkom normálny heterosexuálny kres, ktorý už obskočil nejakú fenu okolí a nikdy ho nepriťahol, ako sa do očiak uboja, ako sa to poskutočnený vztah, čisto prvý bez zaského sprostrovanovskými termi. Čo sa však duševný bud týka, nárokoval si jazdočiť celú prílohovú a svoju pozornosť. Vedel, že Matúša si je milovnou najrozčítanejšia a rozhľadnejšia ako on, ale aj tak nechápal, ako mohla Krylova opustiť tak, že prvý často zabudal na svojho najlepšieho priateľa. Dmitrij tým trpel. Oči mal smutné a postiahnutý potom medzi zradné nohy, keď bol na mysku detí z tých výborných zov. Čo je to myslel Ivan Andrejevič? Opýtal sa svojho pána. Nič zvládla Krylova do toho. Prešli sme spolu kus života, nemali s tým aj prehodnou tajnosti. Ak vám niečo prekáže, bolo stretávame, čo sa stalo. Nič, čo to bola krvou svoju odpoveď, teraz sú poslanie podráždenejšie. Môže sa to nadiež na sebi, ale má vypadá sa bez náhodnilo. Cítilo, že trafil klinček po hlavičke. Krylova mi z toho odpovede zobral z vešiaka kabát a vybral sa do záhrady. Dmitrij dobre vedel, kam ide. Pochytilo ho náhodou na žiarlivosť, začal štiekať, ale bárka a svoje nevšimná, bol pre noc duch. Ťahal ho to za jeho lásku. Zúfalý Dmitrij chytil do zubov krvovou nohavicu a bol odporný neustýkal ďalej ani o krok, ale ruský bárka a reflexívne odkrok po obsah, takže nevaký jazd väčší dodatel do zrávnu duži. Takáto kruto si jeho to prekvapila. Dmitrijovi sa zajali oči sa za mým. Nie pre bolesného panca, ani pre duže, ktorého sa ho dotriapali. Oveľa viac som rozhodol zrádu. Krylova prehúbala ľútosť, keď videl smutný pohľad svojho verného psa, zahambil sa, ale nemohol konať proti svojim citom. Nechal Dmitrija Dmitrijom a utekal za svojou láskou. Najvyššiu sa vyjadol do našeho zahrady. Za sebou rozhľadával na riadky. Keď prišiel, odhľadal po ňom krátky zlodený pohľad a znovu sa dostala do hrabania. Zdalo sa, že je trochu rozhľadená, pretože bajkový príchod vyrušil a dáždorka, ktorú muž už držal zo bajku, sa medzi tým zajedla hlbšie do zeme. Prítomnosti nadežky Semionovny Krylova postila odvaha a výrečnosť. Dávno bol vidieť, že by si vysvetlil, ktorá čítala celá Európa, keď tieto sviedke celkom spredno slova. Nevedel, ako s nadežkou Semionovnou na priazno zvolal. Mal rešpekt jej klasickému vzdelaniu, ktoré spôsob zo základný hry na klavíri by spoločne urodiť čovstvom nové. Nadežda Semionová bola pomerne slušená klavíri, s ktorou do klavíru sa balón s obákom, takže po koncerte zvlášť po môj základný nahoval až mi príšerné migrény. Prečo? Ale som nakoniec chvíľo základnú otázku svojho života. Čo prečo? Točila som na neho Nadežda. Prečo ma dokážete milovať? Celé dne sa mi vyhýbať, nemôžem jesť, nemôžem spať. Som známy, i keď nepochopeným spisovateľom, ale chcem tvoriť, ale nemôžem, pretože mám podobalo vás. Prečo ma nedokážete milovať? Vysvetlite mi to. Zaslúžim si odpoveď. Ja len nadežda sa milovala a za kvôľovým zúfalstvom nedala vyvieť zvíry. Náš to, po ktorom medzi tým úspešne lovil aj pesem vás o váku na parku syn, a až keď nebola zmysliť, kde by ako rotočka sa chvíľovala, a odpovedala mu, viete, čo napísal Orlán Bárk, obsah Ivan Andrejevič? Keďže Krylov zomrel roku 1844 a Orlán Bárk sa narodil roku 1915, nemohol mať Krylov prirodzené ani potuchy o tom, čo napísal francúzsky štrukturalista a nemohol to vedenie ani usvietka, akokoľvek to bolo vzdielanie sa jeho rodičovským neúplne dostalo. Ale toto je len jedna z mojich depresností, pretože krátkovo usvietko asi vôbec netrápia, poznám kredovetra. Neviem, či ho ocitujem presne, pokračoval na tiež do Semionovna, ale ak si ho pospomínam, napísal čo si v tomto duchu. V podľa diskusia to spolí veci záver, že zvieratá sa vo vraždy nepáchajú, na najvyš niektoré kovy, konie a psi majú skôr seba na začinu. Bárak videl v tomto skôrne znakce, konský už na to posledí Ivan Andrejevič. Myslel si pre Grete, čo sa tam myslíte vy? Neviem. Ale som krivo, netušiaci, aký náš tam mieli.
prečo zahodávať, prečo bol sa počul sa vám jasno, otázku na toho čakajú na rovnakú jasnú odpoveď. Ja sa volá, aby bol na rozdielka pokolenie. Práve na vašu otázku odpovedám, ale si vám musíte vypočuť až do konca. Myslím si, že pár takýchto svých ľudí sa kladú zaučenie úsov, ako oni vysvetlili ich uškartnosťou. Prečo by mal byť bez uškartilejšieho typia, ktorý sa na vašu mestu nemá, na bolé ukazuje, majestá, na všetkými obávami, alebo oro, ktorý sa vyšne znaša, aby sa to na hlavení ľudí v nedostiženejšie. Nie, bez a kolenie sú oči šľadkovejšie. To, čo privádza kolenie sa, pokusom o samovraždu, nie je už šľadkovo za niečo iné. Viete, čo to je? Život človeka, na hodkrivo, veľmi správne, povedal Slivka, ale som ako bol za toto dávkovo. Vedel som, že ste tým človek. Zdá sa, že vaša odpovedť je dostrčujúca, ale je to tak naozaj. Kvôli močal. Vedel, že jeho sliepka má zvládku v reokonických cvičeniach, ale doktorí vlastne sa otázky, na ktoré nemá zmysel odpovedať. Sú predsa jedna zvieratá, ktoré žijú s človekom a neobližujú si pokračovala. Prečo si neobližujú svinie, kravy alebo my sliepky? Svinia nemala na toho rád hlavnejšie pôvody na samovraždu než presne. Jej meno sa osvetí do testovaného dárku. Predstavte si, pán Andrejevič, že by sa vaše meno stalo osvetí na dárku. A na vešej sa celý svoj život prežili pokladná vo vlastných výkoch. Nakonec by vás na prvý rozšok ľudia zjedli. Ak by to mal niekto taký spolný, sa mal začenil, aby to vysmíli, nie? My sa vymyslívate na to, že až za všetko z okolo krivovo, bol so sofistikovanými dúhľadmi, svoje svetky nedokázal človeka. Povedzte mi, prečo na nej budete ani vrátia vám. Presne to robí, na zložité otázky sú zložité odpovede, ktoré vám prieviš. Prečo sa mi nezačínajú stiepky? Na našu výkonu sa potom sebe návaky. Tak nemôžeš, nemusíš majci, ak ješ do pojemky. Stiepky sú vlastne Japonci, kde vracie vyššie, ale samotné, že by nemali byť na to veľmi pozvako. Japonci ale nie sú, alebo chrámy. Predstavte si, že by vás niekto každý deň ťa za prsia, ale vám prieviš, aby páčil tak s ním niekto, ktorý si schoval ako pre vás na potomstvo. Myslíte si, že to stáva? Ale kráľ napriek tomu znášia, ak svoje posudská počtia, alebo zbladom cenečia s ním neverený Boha a polovica krása podľa poslúka včítavia tvojmi hlasky ateizmy. Prečo sa teda rozdrčia len psi a kloníky a iné zvieratá žijú v prítomnosti človeka? Upýtala sa Krilová i rozčítaná sliepka, na ktorú sa dramaticky odlučila. Ja vám poviem prečo. Pretože psi a kloní sú od začiatku ľudských dejín zároveň na ľudskou lásku. Skôr sa môžem až nemajú zvieratá, o ktorých sa človek správa krúto a racionálne, ale psi a koni, ktoré zahrnuje citlom. Ľudské city sú časí desivé. Preto vás ja na to nič nemôžem milovať. Ani nechce. Nie som to schopná. Preto si vážim, čím som a čo som v živote dosiahla. Možno nejaký hrubý pes alebo kôr by zniesol vaše dotyky a vaše rýchlovky, ale ja nie. Mám si život príliš rada na to, aby som sa s vami mohol, aby som sa vám mohol až do vzťahu. Uzavrala sa to výklad, nadiež na sebi hodná. Krýla chvíľa nikdy stál, pozorovala cenickú svietku, ktorá sa bála citou, nakoniec sa otočila a slova odišiel. Do záhneho života tam pozorovala sa trvený vnitrý Fyodorí Žiový a zväčšení. Epilóg. Krýla bol hodnoho do noci. Sedel za stolom a pocit už tak nevyspomne trpel, predsa sa len prihútil pracovať na svojej novej povietke. Krátko po polnoci sa rozložil a pani na dverí o pracovní. Krylo vstalo stola a nadávajúc na neznámeho vonkrovca odhľadol dvere. Keď sa teda nevytol šelný podľa Dmitrija Fyodoroviča, vedel, že sa spolu niečo strašné. Zrenčky od jazničíka boli rozšírené a bol papilom a témom kresol sa na celom tele. Čo sa vám to stalo, opýtal sa o Krylo, ale jazyčík sa na miesto odpovedia o mysterický a splakal. A plakal dlho, ako by sa v ňom otvorili stavy na rokný zúta, sa dožiavali od skvelého vypätia. Potom sa viedol Krylo aj celkom na tom záhrade a tam pod jablónou ukázal mu bezvládne telo na nežby si vyhodol niektorú zo žiarivosti za toho. Krylo na mieste omúdal. Keď sa na druhý deň prebrala Filovačka, Nina Pavlovna, ktorý by neodstupovali o spojkale, ako sa aj o zvládne telo Dmitri Fyodorovič postaral, a ako ešte ráno odišiel na terciálnu stanicu, ak sa tam udal. Braj sa za mňa učia, že na bolo rady v normálnej zeme si bier, pretože nikto je nenájsť nevedia, ako si nepotrám tu žijú duša.
Kirovo ešte niekoľko mesiacov preležal po smrti, takže ja bol rovnakým dielom za svojho životného majstrov i za svojim najlepším priateľom. Ten moment rosyjskiej literatury na Słowacji, bo oczywiście rosyjska literatura to jedna z wielkich literatur światowych i wydaje mi się, że w każdym kraju jest popularna, ale muszę przyznać, że nigdzie chyba nie jest tak popularna jak właśnie na Słowacji, bo nie tylko w literaturze chodzi, ale też jeżeli chodzi o teatr. Skąd się bierze ta wielka fascynacja rosyjską kulturą, rosyjską literaturą na Słowacji? Ja si myslím, že význam ruské literatury na Slovensku je ne, velký jako význam slovenské literatury na Slovensku, čiže to je ten méně nějaký. Ale... Wydaje mi się, že znaczenie rosyjskiej literatury na Słowacji jest mniej więcej takie samo jak znaczenie słowackiej literatury na Słowacji, czyli nie ma żadne? Ja si myslím, že možno ja osobne tak mám rád, ale je ruskú literatúru, ale zaujímavé, že väčšinou tú azylu, napríklad zo súčasných autorov, to preferujem rád, keď sme obývaní autorovi Sorokin, mám veľmi rád na Bokovánu, to sú všetci, ktorí si do toho Rusko vlastne ušli. A je pravda, že v divadle tak sa asi robí viacej adaptácií ruských románov ako nejakých iných románov. V podstate ja sám som adaptoval pre divadlo tri Dostojevského romány na Karenina Tolstoja a Gogolové mŕtve duše. Ale ja si myslím, že to nemá nič spoločné. Na Slovensku je veľká fascinácia ruskou kultúrou, pretože nikto to nepozná, ani to je akože nečíta. Na Slovensku je asi veľa takých rusofilov, ktorí ale nečítajú nič iné, len zaujímavé a konšpiračné nejaké vedy a bojím sa, že tí, ktorí dostajú to, čo ste už si literatúry naozaj stojí za to, aké ten dostojí ruský, aké sú tí klasici, to ja pochybujem, že niekto nejakú masovo číta. Wydaje mi się, że to jest jakaś moja osobista fascynacja. Ja osobiście bardzo lubię rosyjską literaturę, ale ciekawe jest to, że przede wszystkim najciekawsi dla mnie są ci azylowi pisarze. Ci pisarze migranci, Sorokin, Nabokov, czyli ci, którzy właściwie z Rosji uciekli. To jest prawda, że w teatrze faktycznie bardzo dużo adaptuje się rosyjskich powieści. Ja sam przygotowałam adaptację trzech powieści Dostojewskiego. Anny Kareniny, to swoje martwych dusz Gogola, ale wydaje mi się, że szerokie rzesze czytelników, tacy czytelnicy, którzy czytają głównie czasopismo Zem, Awek, rozumiem, że to jest takie czasopismo no nie literackie, nie kulturalne i interesują się przede wszystkim promie spiskowe, być może znają Dostojewskiego, być może kojarzą klasyków, ale nie jest to jakiś szeroki fenomen. No tak, tylko że jeżeli jesteś dramaturgiem Słowackiego Teatru Narodowego i pracujesz w tych największych teatrach, to może wystarczy na Słowacji, że jeden człowiek, jednak jest to 5-milionowy kraj, jeden dobrze usytuowany dramaturg w ważnych teatrach, który lubi rosyjską literaturę i nagle się okazuje, że Słowacki Teatr żyje rosyjską klasyką. No tak, Roman Polar, który był też badań w tyłu, tak to był też rad Čechova. Tak samozrejme, keď máme ten stav je veľmi animálny, no, lebo veľa sa robí napríklad Čechova aj v českých divadlách, ale tam je to ešte možno najtratnejšie, že tých ľudia majú s tým ako problém kvôli okupácii 68. No, a niekedy je to ťažko oddeliť, že asi Čechov až to tak teraz Brežnevo nemá spoločné, alebo či to spieli si to súčasnou politikou ruskou kultúrou. Napríklad, keď sme robili tú adaptáciu toho povedu z ruských klasiky pre nemecké divadlo, ktoré čo je to naozaj ako tých top 5 možno českých divadiel, tak tí herci boli tak alergický na ruskú kultúru, že sme to museli zmeniť. A alergický,
olympijský. Normálně už došlo na ty jména s tými otcovskými pězvistami, no to bylo taky alergické, že jsme to museli změnit na anglické hrávě. To bylo to nevám vtipné, co jsem to potom dozvedal. Przecież oczywiście Roman Polak, który też był dyrektorem w Teatrze Narodowym, też był Czechowa. Więc to nie jestem tylko ja, ale muszę powiedzieć, że ten stosunek do polskiej kultury jest bardzo ambiwalentny, szczególnie w Czechach. Tam wprawdzie dużo się gra Czechowa, ale myślę, że ciężko jest tam podpisać też ze względu na inwazję wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku. Ciężko jest im oddzielić tak jakby myślenie na temat rosyjskiej kultury od rosyjskiej literatury, tak jakby tłumaczyć im, że Dostojewski miał niewiele wspólnego z Breżniewem, czy niewiele wspólnego ze współczesną polityką tego kraju. Akurat była jedna dosyć zabawna sytuacja, kiedy przygotowałam adaptację właśnie tej polskiej klasyki dla Dębickiego Niwala, teatru Dębickiego, pracy jednego z takich pięciu najlepszych teatrów w Czechach. Muszę powiedzieć, że duży problem był z aktorami, którzy niemal alergicznie reagowali na same opieczeństwa, tak? Czyli na patronimy, na imiona jeszcze po ojcu, typowe rosyjskie. I była to sytuacja do tego stopnia, ta reakcja była silna, że musieliśmy zmienić realia na angielskie, co było już w ogóle największym absurdem całej sytuacji. A współczesna dramaturgia, no bo będziemy rozmawiać dzisiaj cały czas, zależymy jeszcze trochę do świata komiksu, ale będziemy cały czas się poruszać gdzieś między teatrem, którym zajmujesz się na co dzień i między literaturą, na którą dzisiaj tutaj jesteś z nami. Bo chciałam spytać się szczególnie o jednego rosyjskiego dramaturga, czyli Iwana Zyfajewa, który w Polsce jest bardzo, bardzo dobrze znany z racji tego, że też mieszka, po prostu żyje, ma żonę Polkę, Kalinę Gruszkę, wspaniałą aktorkę. Czy Zyfajew w jakiś sposób jego postrzegania świata jest częścią tej ruskiej klasyki, jest częścią tej klasyki rosyjskiego, bo też Zyfajew pojawia się coraz częściej na wrażenie dramaturgii chłopackich teatrów. I czy to jest autor jakiś, po którego ty się nie doszło, bo lubisz, bo jego Natalii Patrzyk też jest azylowym autorem, też nie mieszka już w Rosji, też sam tam wyjechał. Wyjechał się na Słowacji, narodil opět v podstatě taký dvojdomý, že v podstatě podobně jako první Žurgině, teda s velkým prvním, kde prvním Nabokovem nežije vlastně v Rusku. Je ten režisér Vlač, tak to vlastně to vním na jakýkoliv program. Pro mě těž, to je to velmi zaujímavý vlastně ruský dramatik, já jsem už několikrát vlastně mu tam, který režisér vlastně a jeho vedli. Oczywiście Zyfajew rzeczywiście, tak jak Turgeniew, tak jak Nabokow czy Sorokin, również należy do tych autorów, którzy mają podwójne życie. To życie w Rosji, życie poza Rosją. Jest jeden z polskich reżyserek, który robi jego teksty, ponieważ programowo. I ja faktycznie sięgam kilka razy, proponowałem jego teksty różnym reżyserom. Właśnie, bo jesteś dramaturgiem teatra. No to też jest taki zawód, który nie musi być oczywisty dla każdego, czym się zajmuje dramaturg w teatrze. Jest to coś, co pochodzi z niemieckiego typu teatru i coś, co nie jest oczywiste. Więc byś nam powiedzieć, na czym polega praca dramaturga teatralna? Tak. Je tak velmi dobré, že těch štartovací je člověk dramaturg, mnohý benchmark, jak pohodí, tak by to pomohlo rozpoutit debatu, že pro lidi jsme byli vše do těch dramaturg. Ale dramaturg je vlastně, když si v divadle, tak to má pět složí, bez kontaktu, ale je to věci výtvarnou, hereckou, režijnou, podobnou, literárnou. Výtvarnou má dokázat scenograf, režijnou režisér, skuterec,
podobně skladé to za tu literárnu, já vlastně zodpovědný dramaturg, čili to se týká výběru textu, úprav textu, redakce textu a vůbec zastavení toho dramaturgického plánu, čo ideme, o čem ideme pomocou sezóny povedat. Ako zostaviť vlastne tým 8 až 50 tým, ktoré robíme do roka, tak aby ani to nebolo nejaké oddelené semifinály, ale ak to dokopy celé dávalo nejaký zmysel. No a potom to, čo mňa na tom najviac bavilo, bo to prácu vlastne bolo do nejakého organizačného alebo nejaké také práce, ktorá tiež na týmto dramaturgii, ale to, čo mňa na mňa je naozaj práca s textami. Zadáme hru písať dramatikovi nejakému a dramatik mu vlastne robí redaktora. Čiže každú tú jednu verziu s tým prejde, debatuje o tej verzii s tým dramatikom. A to, čo ja mám najradšie, sú adaptácie vlastne nejaké projektie, nejakých právnych dielov, ktoré býva do Čechie súčasného práce dramaturga. To pytanie zawsze jest dobrym początkiem na dyskusję, szczególnie w knajpach. Jak ludzie, którym się zajmuję na co dzień, bo jestem dramaturgiem, to zawsze z tego wypływa potem mnóstwo pytań. Tak naprawdę każde dzieło teatralne ma pięć elementów. Element plastyczny, aktorski, reżyserski, muzyczny i literacki. Plastycznym zajmuje się scenograf, aktorskim aktor, reżyserskim reżyser, muzyczny kompozytor, a literackim zajmuje się właśnie dramaturg. Że w polskich teatrach jest kierunek literacki kiedyś i teraz coraz częściej pojawia się właśnie to określenie dramaturg, które jest bardziej przyjęte właśnie z niemieckiego modelu teatru. Dramaturg wybiera, redaguje, przygotowuje tekst do spektaklu, przygotowuje to, o czym właściwie teatr będzie opowiadał przez tych 8 aż 10 premier, które robimy co roku w Teatrze Narodowym, po to, żeby każda z tych premier nie była jednostkowym jakimś wydarzeniem, nie powiązanym ze sobą, tylko żeby faktycznie powstała sobie jakaś linia, która opowiada jakąś historię, ma jeden wspólny cel i wspólny sens. Oprócz tego oczywiście wiąże się to z pracą organizacyjną, ale ta część pracy dramaturga, którą ja najbardziej lubię, to jest właśnie praca z tekstem. Też kiedy zapraszamy dramaturgistarzy do tego, żeby stworzyli jakiś tekst dla nas, to dramaturg redaguje ten tekst, dyskutuje z dramaturgistarzem, poprawia i pomagam go tworzyć. Bo powiedziałeś, oczywiście ja jeszcze bardzo lubię, już nie wiem, o czym zapomniałam. Przede wszystkim to, co lubię, to lubię adaptować literaturę na potrzeby sceniczne. Czyli to jest część pracy, która mnie bardzo interesuje. Ja akurat widziałam jeden spektakl, w którym właśnie przygotowałeś adaptację i to był wielki zeszyt. A ty wyszedł jeszcze w Teatrze w Nitrze, kiedy tam pracowałeś, jeszcze zanim przebyłeś do Osnowskiego Teatru Narodowego. Niewielka książka, wielki zeszyt, mimo tytułu. Chciałam się ciebie spytać, czy są takie powieści, no bo wielki zeszyt wyszedł bodajże, wspaniała powieść węgierska z Zgorzeszym Festiwem, polecam. To jest bardzo ciekawy spektakl. Adaptowałeś również jedną z takich ważniejszych powieści ostatnich lat, czyli Łaskawy Czarna Litera. To już z Łaskim Teatrze Narodowym. To z kolei bardzo obszerne dzieło i bardzo ciężkie, bardzo trudne, też tak tematycznie trudne, opowiadające o II wojnie światowej. Chciałam się ciebie spytać, czy są takie powieści, których się zadaptować nie da? Czy spotkałeś się kiedyś z taką prozą, którą powiedziałeś, że tak, jest to interesujące, jest to bardzo ważny temat, ale nie jest to coś, co dałoby się przenieść na deski teatru? No to byłem do Rałkowska. Niektórzy na przykład Roman opisy sobie przyjrzeli, że niektóre wizy się nie dają. To jest nami na przykład Milan, który posłał zakazał filmowe adaptacje i dzielenia na adaptacje. W sensie, że to są nie da się adaptować.
Można? I dobrze, nie wiem, jak powiem. Super. niektórzy pisarze uważają, że ich książek właśnie się zadaptować nie da. Tym bardzo znanym przykładem jest Milan Kundera, który nawet zakazał, nie życzy sobie po prostu, żeby jakiekolwiek miały w sensie nie udzielał licencji na to, żeby jego powieści były adaptowane, czy to już w teatrze, czy w filmie. Ale ja sądzę, że daleki rozdział, że ci środki dramatyzować, ale bolenie niejako scenicky vlastne inscenovať. To sú pre mňa dve rozdielne veci. Ale wydaje mi się, że musimy określić bardzo wyraźnie różnicę pomiędzy zdramatyzowaniem danego tekstu literackiego, czy zinscenizowaniem. Takže dramatizácia je naozaj prechod medzi epikou alebo esejou do nejakých účelových dramatických situácií. Ktorých konajú postavy, ktoré nemajú konflikt. A je to nejako klasicky vybudované s dramatickým oblúkom, že to niekam speje s konfliktami medzi postavami. No a to sa asi každá kniha nedá takto zdramatizovať. Hoci vydrajú životný veci, ktoré sú nejako boli dramatizácie. Dramatyzacja jest przekładem dzieła epickiego albo esejistycznego na sytuacje dramatyczne, czyli muszą tam powstać sceny, w których występują konkretne postacie, te postacie mają konflikty, cała historia, jest jakaś fabuła, która to prowadzi. I muszę powiedzieć, że większość rzeczy, które ja przygotowałam praktycznie, to były dramatyzacje i nie każda proza da się zdramatyzować. Ale inscenovať, podľa mňa sa dá to naozaj, že čokoľvek, to sú také úspory, že je telefónny zoznam. Naozaj, keď ma zaujíme dve, tri vety alebo nejaká myšlenka v diele, ktorá nemá nič spoločné s nejakými klasickými situáciami životnými, ktoré by si dali pre mňa na scénu, tak ja tú vetu, tie dve, tri vety viem ako inscenovať. Teda nie ja, sú ľudia, ktorí vedia robiť to akože silné divadlo, ktoré nie je založené na klasickom dramatickom divadle, ale je napríklad veľmi výtvarné, ocenujú tam tie texty len, povedzme, ako to bolo nejaké pohybové zložky a to sa dá naozaj aj telefónny zoznam. Natomiast jeżeli chodzi o inscenizowanie tekstu, to tak naprawdę zinscenizować da się absolutnie wszystko, łącznie z tą przysłowiową książką telefoniczną, bo tak naprawdę wystarczy, że w tekście są jakieś 2-3 zdania, które mnie zainteresują, albo jakaś myśl, która jest interesująca i nie musi tam wcale dochodzić do żadnej sytuacji, nie musi tam się wydarzyć coś, co faktycznie przenosimy jeden do jednego na scenę, ale ja jestem w stanie to zinscenizować. To znaczy nie ja, ale są ludzie, którzy, myślisz, reżyser, który po prostu... I wtedy nie mamy do czynienia z teatrem dramatycznym, w sensie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie mamy do czynienia z klasycznym teatrem, ale raczej z nowszym teatrem plastycznym, z teatrem, który przenosi, którym tekst staje się tylko jednym z elementów umnożonych na przykład z ruchem. Proszę Państwa, mam jakieś pytanie? Nie, no niesamowite teksty są, tak, że po prostu po raz pierwszy się właściwie spotykam z czymś takim jak tu Pani. I jaka wyobraźnia jest, no jaką Pan ma wyobraźnię, niesamowite. Może ja sami głosuję, że abyśmy to czytali. Że macie skoro prestę, to znaczy, że chcę, abyśmy przeczytali jeszcze. Znaczy, następne opowiadanie możemy przeczytać, ale to już jest na Państwa odpowiedzialność, bo następne opowiadanie jest bardzo szokujące, bardzo mocne, bardzo ostre. Jak Państwo się nie boją? Ja bym nie wysyłał, tak jako urodę, potem sobie rozumiem. Okej, że parę słów wstępu, jeżeli chodzi o następny tekst. Ten tekst, tak co... Ja mám veľmi rád kritika Erika Auerbacha, ktorý napísal takú v 42. takú knihu Slavnú Mimesis v západnej literatúre a on tam sa to volá, že tuším kreaturalizmus, ten termín, ktorý on vymyslel, to je zobraz...
Kreatúra, som sa točil. A to je zobrazenie vlastne človeka, ktorý spisoval to ako bol Fontaine, s tými výškami duchovnými, ktoré človek je, ale aj teda s tými telesnými. Bardzo lubię takiego krytyka literackiego Erika Hamacha, który napisał tam bardzo słynną książkę, pod którym Mimesis, on tam opisywał coś, co się nazywa kreaturalizmus, i to jest kreaturalizm, i to jest sposób przedstawiania człowieka u niektórych pisarzy, jak na przykład Dante, że z jednej strony mamy do czynienia z człowiekiem i tymi bardzo wzniosłymi elementami bycia człowiekiem, a z drugiej strony z jego cielesnością, z tymi bardzo niskimi elementami. Ja sobie tak mówię, bo to na przykład jako printer, tak takiego testu, tak niektóre biblijskie testy używał, że na przykład się poznacie, albo taký výjav z života kráľa Dávida, ktorý utekal pred Saulom, ktorý ho chce zabiť a sprie sa do jaskyne. A do tej jaskyne, tak z toho úmosti ide kráľa Saulom vykonať veľkú potrebu. A ten Dávid je na to sa veľký od neho a podržuje mu cít plášťa, čiže keď sa odjede bez tej jaskyne, ten Dávid vyjde vlastným cítom plášťa a mu povie, že keď som ti ja usilovalo život, keď som tak chcel ako práve zabiť, teraz som mal tú možnosť a neurobil som to, to je dôkaz. Napríklad opisuje tam jeden biblijný text, jeden dialog z księgi Dawida o tym, o konflikcie między królem Dawidem a Saulem, kiedy Dawid uciekał, że nie chciał się go zabić i skrył się przed nim w jaskini, ale w tym samym czasie Saul poszedł do tej jaskini za potrzebą najzwyczajniej w świecie. Kiedy tą potrzebę robił, Dawid uciął fragment jego płaszcza i wyszedł potem przed tą jaskinię i pokazał Saulowi, zobacz, co bym chciał. Mogłem cię zabić, ale tego nie zrobiłem. Na niczym takim w antyckiej greckiej literaturze nie było możliwe. To mieszanie, gdzie się spaja wielka historia, gdzie się spaja nábożeństwo, naozaj z filozofią. Taki to obraz nie wiemy, jak Homera na przykład przedstawić. Czyli takie to mieszanie dla nas, to mamy właśnie z biblijskich tekstów. A ja sam to mam, ale... W ten sposób obrazowanie i pokazywanie człowieka byłoby nie do pomyślenia na przykład w antycznej greckiej literaturze, nie byłoby do pomyślenia u Homera, przedstawienie w tym samym tekście jednocześnie tej cielesności ludzkiej i tej wielkiej historii, tego bardzo takiego heroicznego greckiego wydarzenia. I to miałem zawsze z tyłu głowy. A to som mal hlavne, a potom som si raz čítal taký, a to je pravda, ja som si čítal, ale už neviem, v ktorom liste apoštola Pavla, on hovorí o svojej minulosti a hovorí o tom, že tak on bol vzdelaný rabín a bol rímsky občan. A dosiahol v živote veľa. On hovoril, že to všetko, čo dosiahol predtým, je pre mňa, používa tam grečtine slovo skúbal. A to slovo je za prekladá ako smeti, ale tie smeti sú ľudské smeti. V tej pôvodi nielen prekladajú to tak trošku prudérne ľudia, ale naozaj tak ako hovorí, že to všetko, čo som vlastne vytvoril, je pre mňa hlavné. I też w jednym z listów świętego Pawła, który był jednocześnie rzymskim obywatelem i rabinem, święty Paweł mówi, że wszystko, co osiągnął w życiu, używa słowa greckiego skuba, i to słowo tłumaczone jest jako śmieci, ale to są śmieci pochodzenia ludzkiego, czyli ludzkie odpadki, ludzkie odchody, i tłumaczone jest to w taki bardzo pruderyjny sposób, a tak naprawdę święty Paweł mówi, że wszystko, co w życiu osiągnął, to gówno. Toto čítanie zamyslenie, takto spojenie vlastne zaujímavé, tak má korene vlastne tá povietka, ktorá je taká problematická, no tak je taká banková šokujúca, lebo vlastne, ja som sa na začiatku písania bál, že ešte je niekde príliš moralizátorské, alebo je to doslovné ilustrovanie toho, čo tam ten apoštol Pavel hovorí, že všetko to, čo je za ním, tak je pre neho hlavné. I to, te rzeczy stały źródłem
takie problematyczne, nawet jeżeli nie problematyczne, to punkowe, a chciałam w jakiś sposób złamać to, bo jednak, żeby to opowiadanie nie było aż tak bardzo moralizatorskie, bo dosłownie jest w nim zobrazowane to, co powiedział święty Paweł, czyli to, że jego życie dotychczasowe to główne. Czyli rozumiem ten sam, ja was bardzo nie mam. Ja myślę, że po takich słowach wstępu, jeżeli mają ochotę Państwo jeszcze na fragment prozy Adosowania Majlinga, myślę, że z kontekstem, w ogóle z kontekstem kulturowym, który zyskaliśmy, możemy sobie pozwolić na to, żeby zajrzeć w. No, myślę, że tak. Jak Państwo uważają? No, przeczytamy, nie? Co przy zamykać oczy. Pewnie oszczędnie pragmatyzm złotuje tę. Najwyżej Państwo urządzą. Tak, pytała się o to. I co z tym panem? Jak mówię, czy ten podjął na rachunek, a czy ja wiedziałam, że wszystko mówią, że nie jest prawdziwe? Na rok posprawiamy. Nie prawda pasja powodowa, bo co mi osób, które robi surowe, a tej prawie są osób poradną. No czemu mówię, ale prosty spraw, bo co i to wyprzyjemne pichanie. Mam cały pamiętał. Nie sobie okonał to z mózgu, mówiąc sam, że łódek obchadzał ją mnóg. A niech pan daruje blaszki, bo nie wykazał odrze, bo dopiero do nich. Po niekolwiek sekundach bez tego odpojemu smyć. Po precyzacji to skorina łódka porty i głowę nieznaną dłoń. Na skosie mi stworzono ciuchowe alucynacje, że sam z nim mało źródeł, który go nie mało mi być. Ale gniotłe oczy, które swoje nogi skutecznie pomigał do kamery, wypadła to może lepiej od nich. Z tym pan powinien mówić, z jaszczu razu do domina, jak i jednak nie. Stoczył się po prostu odbiorę naraz. Były piękne, napoje na wesoło obronko, obecnie takie, jakie mówili o Adolesa Petrona. Taki biorąc są już jak spięcie obronne. Ona kraczyta, a tak na końcu nie wiem, jasna, do prawie pod poprawą rozstrzygu. Mają nie od niego pirony, to poskonać, że żywot jest zje. Zostawiam tym żołdką do jego, udziewając całą tą mutację, a tam z pełna wypliwia do tych ludzi oczekają o koniec. Resursa, nerwiał na pracę. Rodziny zamieniali, Stefan Trofimowicz i czerpami i nerwowym wzruszeniem zasnął. Więc Stefan Trofimowicz zobudził całego grupu sprawę w ten sam. W lepiej stała te pracka, a pracka była pod nos, a na pewno są to nie nakraci, co rozdania były naszą barwokami. Czekaj na pewno na razem, bo ma Stefan Trofimowicz w kuchni całej. Czarno to chłopne, no i była pierwszej drogi, które opowali o listach, które uczyła osną. Oby to iść miło. Niech praktyka Arwera poszła. Po szóstej godzinie rozmyślałem sobie, że Stefan Trofimowicz podłożył ogólnie, nie wiem, czy zrobiłem na utrawę z Janem Amorowa, do opustu Sotokarczyce, wola nimi kierowca. Na pustowie tak ujadło, tylko i zdarzył te drogą na dowolę kobiety. Snażał zachować własne skłonienki. Wspomnił, że Arwera uczestniczył z oczywitą w oczy, a zmarł ogół na matkę. Więc Stefan Trofimowicz otworzył właśnie na tragiczne miejsce, gdy czekał Panska, to teraz wartym taniarom Bożysz. Swoje myśli spadła para, nie kto ją ustał kresnąć ludzko, szkaro, żelazny gra, a tak mało chwilę. Na miejscu jedynie się Stefan Trofimowicz zaczęła trafić i na mec. Posiedli jednak z podkradzających dni, pocytyło od razu wątkania na potrzeby. Czerwoną skrócą literaturę, ale wcale nie posiadał zachód, do końca miniera plaszki, która nie mogła posłużyć na tym poluczy. Stefan Trofimowicz spotykał na imieniu, aż po szkoleckiej księstwu się wynajmniej opiekał na nowo. Niech Arpał, to może do niego wbitne, by niektóry pusty zadanie w ogóle zostały w górę mentalną dla Ani. Wbisy potykał na czystą tronę, to zwykłym papierom, a na drogę widłona na szkole nie widziała. A w tej sytuacji nie ma na imię. Znaczy od 12 roku się ukłuta w całej sytuacji do ulicy Europą to ciągnąca. Cała sytuacja po nas sygnała. Stefan Trofimowicz po prostu nosami na to niczyli. Prawda są swoje miejsce Pimpera, ale na jedno nie było nic zło. Bo ukrytykowanie
człowiek wysokoszkolski, ten nagle dał słowo jego muzyce, może nie przedstawiać, że ma jezdę teraz na mikrosną gila żołudu. Na miasto to zasnął. Kiedy się zagubił, na miasto wszczął własne na swoją jezdę. I Bagosz, zgodził sobie tekst na dalszy, na dalszy. Na pewno wielu Bagosz skisnął. Na wszyscy zaczął zapamiętać. Na silny niebo jego autora. Skisnął i Bagosz, smagiowe dalsze, otoczył dla Stefan Trofimu i Szkółki. Stefan Trofimu i Szkółki, wybrał to punktach rozwojnika. Więc na dalszy punktach udzielczono na obiegu jednostek Karcka z usadzą paszportą Arianka. Stefan to było do niej się pokopił. Cóż nie ma tym, że w absolutnym stanie podjęło się wiesty najwyższej łagodki. Co nie deklarowali o głosu prawosłowieckiego zbiera, które to musi robić podsyła. Na jego usta czekał, kiedy Saszkara opera autora nie mogły protestować. Raczej nie było za sprawę, jak nie ma żyja do swinia. Czekał niekoliko ludzi. Szkara Saszego odprawiała, a co za Stefan to filmu nie śpiewa, a na koniec mordowałem za sprawę. Kiedy zastanę się, jak to sprawa komunikacja z pustkami Łososowa z Łaniny, Stefan trafił w ręce po szkrabowaną ławę. Łosos dojął od Jubena Kochnicka. Sposób tak nabił z jego, czy od Buta robił potrefę. Tak to myślał niekoliko dni się było. Stefan trafił mówić spał, drzwi przebudzili na szeroko swoje całe tracu z jego, które z uporem z jego, a wiecie, od urobu uporu swojej całej roku potrefę. Wierzę, że syna po Stefan Trofimowicz istniała swoją siłą daleko. Trudno mi serce musiał tej pustki, gdzie sobie mamy czyste żywot. Nikt go nie musił, nikt mu nie brał lepiej, nikt mu nie to był w gali. No pewnie to może i nie podał poczuł się o serce o tym górę. Na wisie pokoju po Stefan Trofimowicz pisał na pokoju serce o zbawić syna. Raz na czas się uwolnił, że jego istotę wikła nie sądziła, a z daleka tego popołudnia po tej czerstwie. Wspomniał się na cestopisnych niższych geologicznych grupach, w których są pisane na doktor Linka używa jej bieżnym przyrodzie na uronie i po izolacji. Skusłał tak, znów jej utrapa z powodzeniu. Potem osobą i góry pracy, pięć całkiem pełnych ideałów, które postawił do roku. Każdy piśmie i pisze z Stefanowi Trofimowiczowi podatnikiem do dostępu materiału na to, aby zniało niego powodzeniu. Działa w niebole, mój wrócił piśmiem za piśmią majstra. Był to projekt, który to między nami spodobał z życiem. Był to plan, który mu uchwalił od uczniostwa. Starał się w cały zachód. Nie on był wychowy ani nie znał. Stefan Zorijan, który był przez Stefan Trofimowicza na płotko do wikłacej czeski celi. Z tym do końca zagrywacej czeski prosił także jej podał do pełni a matki, aby trochę fantazję wypominał lamę. To było kolejne ciasto Stefana Trofimowicza nad niewizmą. Więc znak na własnym domie zabrał z tym od własnej rodziny. Z niezamiennym kartami, które głosów na niego dokazał z osobami magrat. Pod ustalami z tym pan Trofimowicz niepokojnie odpoczywał. Był dobry, a ze sobą spokojny. A w ogóle ludzki był już taki, że spowolnie go zdarzył spotkać z uspiechą. A on naprawdę ułożył kreatywnie. Po wielkich dniach zaczął Stefan Trofimowicz z nowym projektem. Kiedyś dokazał pisać z tego, to czym sam nie podlegał ustalenie czy inne, na przykład własną nawitą, którą misicę uzalejali. Na zbawcu z własną materiału z miastowa spowolu, potem wyniki w ustoliczku, a na koniec zagranił wychodnę Chrystus z tego szybko drogoni na małej kobercie w nazwie Błaszku. Tak zrobił majstra, a na spedycji roku ze Stefan Trofimowicza rozwodnał Boże i papusze, postia, tabory, kół. Nastał swoje zaradnienie, które ją są zmieniło na mundurę wojskiczką. Stefan Trofimowicz zaczął najpierw do pracy podobny skłama włoskiej swojego ona. Zyskał swoich potrawień nie najpowacniejszy, swój największy, najpóźniejszy. Prowadzenie się do trawy sygotowa trafiła na łaki i moje wysoko wspominał akurat to łaki materiał karnej kontrybuły. Matki układ na świecie dzisiejszego, który mi to wołanie udał kardynał jako prawie Stefan Trofimowicz. Stefan Trofimowicz zrazu do tego, że szybko toczy po wołanie i witał na jego wielu dni. Zdrowi sam udało mu zakłóty akademickie ambicje, dlatego że akademickie ambicje są tu bezpodlecie własne, która jako roku przyjęła tu masę w której serii wybrano Pocepa. Użemy nie mówią, że nigdy nie podjęło rozwoju miejsca, jak nie kierował zrazu opiecąc z nieocenku o Rosji.
napisał wyczerpanie, co nie było o mnie. Miałem która zrobiła ogromnie wszelkie posłanie do pojedynczego projektu. Bo on to gdzieś tam wspomina, że to ma się podatek i ostatnio na wieki za wasza tajna na dosu, to było to zrobione. A tak zaczął z eksperymentu, jak miałem z własnego materiału, papiera, celusku, które miejscowe poznanie z napisą. Prawda, ale to nie było korego, ale na końcu dobrze stracę kurna, biorę jedną papier, święta, to tak, to co uznam. Po napisaniu imię ogólny system hydrofilowiczny i stroje, że mam tutaj wzorze cierpną, że ogólny wzorze nie ma podrzędnia, że o skusem rozmowę wstawiam na posłów do mojej pieniędzy, a preca. Jedno jednego dnia, gdy nie udało nam do musego stroje, co ona dał płaczku, mogę za system hydrofilowiczny, że moja wiera podjęła decyzję. Zrazu się wspomniał na Elisabetę Petrową. Mam jakieś samowinary, ale jeszcze nie zdarzyli mi jej dzieła, czynki jej głowy i mojej nauki. Jestem zresztą pracowacami. Pracowała po prostu. Jasnie, uodrobną, ostrała pierdolnisz leżeckie ciało. To ciało było sejce zawodne, ale funkcja była testyczna. Obiektem na temat uwaga do stypa trafowniczy na technicka, nieomacka zdjęłania niepodłużego Michelangelo. Ciało, które mi modelowało, to znam stanu pozorowa, to mi to udało skłosnie, bo jaka wolna, niż grotycie jego domyślu. Ale Stefan Trofimowicz nie był takim obrachniami rozgrywania na obecnie pracy. Na kosetach Stefan Trofimowicz rozpomnił, który zaraz z nas ze spodnią papiego Pygmalionowi, który czytał decydę w Gardnie i Niekrecki Mito. Nie wiem, darował je od jego Fiodor Michałowicz. Kiedy to wspomnienie się rozpłakało. Niech kogo stąd spadła na ręce spiktu uprawy, nie wygląda to, że się zdało, że sobie ożyła oblaczy z pustyni. To z tych faktów nie mówi czarność, który ja zdojał, ten posłuchczyk, który ją z nim zidę uzwolna. I mam wiele są spojrzeli z jej terenu, z tym faktowym, jak za to roku kończą znowu i chowało. Ale to się z własnym wolną, a z tym faktowym, jak się już nie rozpłynął, że nie rozwoju zmienowaniu ze sposób na zażywanie. Nie chcę na listę sioski, pana nie trafiło mi się nic złożyć, bo nie jakby dobry to trafiło. Stefan trafił na wieczy nie do długi lat, nie był gęcy nikt. Kiedy wziął słowa, to wstępie tego powie, a nie z tym jego nie da panu miłować za zdołową. Bo się taką sobie nie zima, człowiek nie może prosić złożyć, bo ty znalazł się sprawę tylko z tego człowieka. Ktoś rozmawia, jak się odbywa człowieka. Stefan trafił mi się nie ma u swojej co da gra, bo się dostępnie, jak mu z góry łaski trajali, a tak sobie rozmawia. Raczej była to zgodna, na to nie miała wobec. Napokon Stefan Trofimowicz nie urobił tych liberfach, jak graniczyły się kompromisy, jak robiła miliony dalszych ludzi, które na rozwoju Stefana Trofimowicza nie woli użyły tych zabrętych celach pomogą. A robił go żarty. Stefan Trofimowicz i co napisał jego grup niżej jego wołania, z jednym pustu do końca preżyła drogami jako niemiste, ale postępował czasem ze Stefan Trofimowicz nie musiał uwodowić prawni. Pocy jej ocała Afryka, no mówię, pomogę, ale jest to zaczynane podobać. W tej masie pomogę jest tej szpili, woli o intelektu, miłskiej, a też i kromuski. Oni pomogli z nich z Bartosko zrównają, stoliczka zrównają, kresko zrównają, dnia zrówna, teraz na to dała ona. A na koniec z tym patrofem mówiąca, z tym metraszem zmierowem, a i może na zrówna. Na koniec po tym patrofem mówiąca, to się do nimi masami całkiem dorucony. Ale tam, jako nam tlaczki, jako objawy, jak to skrywacje na własnych znaczy, trwa na to, że przeżył ten krasny zmysłu koniecznego, w którym znakach nie gwiazdnych podnikach, ani na sekundę nie znał. Bez metafizyckich pamięci dla wielu umysłów i głowy przeżył ten aktywny i bardzo napojenny żywot. A każdy dzień to po zmysłu koniecznego podnika, ta pęta krałtowu żywotu, zachowała się, że po prostu na chwilę sobie ludzku było skłonos. Musiał własnym niewolnami za Stefan Trofimowicz odbyli swoje jednogłąskie synkiści adwersyjnej postawy. Jak było? Kiedy 8000 zarodów wysokło i kopali obecnie cudzej cywilizacji pod powrotem z nich gigantów wspomnianych Kocku, myślał o nas drogiemu zaprosza sprawę. Kocka i Polakom koma wojewódzkim było do południa jako Peron czy Janka. Do rady wieku osobnymi wysokiego Polaka, a tym Polakom to nieznanie Polakom koma krajów z Dworową. I ocenę zniżyłem na nią z dokładu imienia i jelonów. Po balkonie to znikła tak, że to mogli pewnie pana jakaś szpina.
na potrzeby teatru powiedziała, że tylko w literaturze czuje wolność, czuje swobodę do tego, żeby robić to, co chce, a teatr wydaje się światem, który potwornie ją ogranicza i ma tyle reguł i tyle zasad gry. Chciałam cię spytać, czy twoja działalność literacka, czysto literacka, jest właśnie poszukiwaniem jakiejś takiej wolności, której nie ma w teatrze? Tak, ona to znaczy, że narażał presję na to, żeby mieć prowadzę z literatury, która może nazwać swoboda, nie czuć do odbiorowa, a robi się dramatyzacja, tak samo się, ale też wiele jakieś zamknięcie, jest to dyscyplina, musi to być jako wybudowane. Ja skoro do asystu. Najwidoczniej Olga Tokarczuk nawiązywała do sytuacji, w której człowiek zaczyna w świecie literatury przychodzi do świata teatru i kiedy przygotowywana jest adaptacja, którą ze sprawnością musi być zachowana dyscyplinę, muszą być zachowane pewne zasady, po to, żeby ten sposób dobrze funkcjonował na scenie. Na pewno je to vlastně i kreslení komiksu a pak i stále literatury je svým způsobem unikom z divadla, a když častokrát čerpám se z těch zkušeností, které mám z divadla, kvůli tomu, že divadlo je přesně ten výsledek, který je teda závislý, ten záleží na mojí budově. Že tam ten dramaturg je súčasťou nejakého kolektívu, alebo kolektívu, čo má niekedy tak po tej sezóne tak naozaj, že túžil by si prejavovať na niečo, za čo by si poklad sa. Ale dla mňa na pewno písanie literatury, ale też rysowanie komiksów jest w pewien sposób jakąś ucieczką z teatru, bo twórczość teatru jest twórczością zbiorową, zawsze jest jakiś zespół i po zakończeniu sezonu jako dramaturg chciałabym wreszcie zrobić coś sam. Bo kiedy tworzysz komiksy, to jest jeden, pokażę Państwu na to czeskie wydanie pierwszego komiksu Daniela Meininga, komiksu Rudo, troszkę autobiograficznego, o nim też rysujesz, sam wielu twórców komiksowych ogranicza się do pisania scenariuszy i zostawiają stronę plastyczną komuś innemu, ale ty zdecydowałeś się stworzyć wszystko od początku do końca. Również rysować i rysujesz też poza tworzeniem komiksu. Jest to coś dla ciebie ważnego też w tej twórczości? No to niečo musím slovo začít, a keď som ani 7-8 rokov, tak prvá vec, ktorú som rokov, tak nebolo písanie ani dráva, ani pobiedok, boli vlastne komiksy. Ja som chodil na ľudovú školu, medie na vytvárne obdobie, na dráva, dramatický odbor. A ja som si začal robiť kvôli tomu, že keď človek píše, a to je jedno, že to je divadlo alebo literatúru, tak musí byť 100% výkon, ktorý tam písal. Když to kreslenie, tak môže byť podvedomé, môže byť zatočovať ruku, môže byť už unavený mysľou, ale tá ruka kreslí ako by sama. Nemusím vidieť, že tak 100% prítomný a to bol zrazu úplne ako veľmi oslobodzujúce, že vymyslel som jeden nápad a potom som bol takto nápad týmu s mysľou na to by vlastne nakresliť a urobiť a rásko to. Właśnie muszę powiedzieć, że ja zacząłem od komiksów, bo jak miałem jakieś 7 czy 8 lat, to pierwsza rzecz, którą stworzyłem, to był właśnie komiks. Nie zaczynałem wcale od pisania dramatów czy od pisania powieści, ale przy pisaniu literatury czy przy tworzeniu teatru jest bardzo ważne to, że człowiek musi być obecny w 100% w tym momencie. Natomiast podczas rysowania to może się dziać troszkę podświadomie. Ja rysuję sama, ja mogę w tym czasie słuchać muzyki, czy nawet jak jestem odrobinę zmęczony, to ciągle to działa. Dlatego wydaje mi się, że miałem jeden pomysł, pojawił się na pewną historię i zacząłem po prostu rysować i z tego powstała ta książka, bo to jest tylko
twoja pierwsza książka Rudo, która jest taka właśnie w stylu trochę Woody'ego Allena, trochę serialu Girls, tak, że typowy 30-latek współczesności, świat milenialsów i problemy pierwszego świata. A drugi komiks jest komiksem kryminalnym, detektywistycznym. Na to państwo patrzyłem ten drugi taki podstępnie jaki no, on był, ja sam on zaczął pisać się z Błonia i Pobud, to taka dobra pobudka, jeżeli pojawiało się kamaratów, to co piękna, tak smaka samowa, że to mało mi była na Pobud. A często kratki są jeziorą na Pobudu Szokorbosnie, až kdyby na psychiatriu, tak jsem ho nespoznával, bylo to nějak stejný. Vlastně byly také dva povody, na kterých začali tvořit tu druhou řeč. Pierwszą bylo samopisko mojego przyjaciela, který čekal na chorobu afektivní, na drugi gumową, po latach objezdna po operacji, na którym w ogóle nie byłem w stanie go poznać. A takže to je ten jeden vlastně z prvních prvotních pozvů, a ten druhý je, že ukázala se z kraja, je nějak obsahová ten kraj, který je který si to bylo vlastně nejprimstranější čas Slovenska, tak nějakými 120 rokmi, a vlastně ten pomalý, tak a strašně veda důležitý pro slovenskou kulturu lidí tam žilo. Pomalu vlastně tak jako upadá a celé se tam deformuje, jsou tam velké jako obdivy lidí a je to zvláštní, že to byla druhá inspirace. A tou druhou inspirací byl region, z kterého pochází, region Gera, který kiedyś byl nevadnou přemyslovou částí Węgier. Bardzo wielu znanych i ważnych ludzi dla słowackiej kultury pochodzi właśnie z tego regionu, ale od dłuższego czasu ten region podupada. Rozpada się, jeżeli ma dosyć wielu ludziom, szczególną atmosferę. No są tutaj ten komis, zaczyna tym, że najlepszy przyjaciel to wolne obrotniku okolu zjistki wiecie, że nikomu to nie chce powiedzieć, bo o tym to kraju powiemy, że właśnie tam naszego wiecie, o czym się napisać, jako prwi pracę socjologistu. No i właściwie ten komiks zaczyna się od tego, że najlepszy przyjaciel głównego bohatera dowiaduje się czegoś, ma jakąś tajemnicę, o której nie chce nikomu nic powiedzieć, chce sam o tym napisać książkę socjologiczną, zanim komukolwiek o tym powie. O życie, i ginie w tym regionie, po prostu znika. Tak, ja tam zmizdzę, to bez opisa straci. A po čase tak po niektorých týždňach tak dostane ten jeho najlepší kamarát poradnicu, ktorú poslal psychiatrické liečenie, ktorá je slávna, umilý hodnotený, aj protialkoholický ústav, ktorý slávne, jedno mi by to nežali. A on je rád, že sa konečne našiel, ide na tú psychiatriu a tam zistí, že tam je úplne iný človek a ako bol ten kamarát. A vlastne celé ten komiks je o zistovaní, že či to je ten jeho kamarát, alebo to nie je ten kamarát, ako nie je ten jeho kamarát. Tam myslím si, čo sa vlastne divné, mysteriózne deje v tom kraji. I ten najlepší priateľ vzniká bez šlaku. Jakby bohater po kilku tygodniach dostaje pocztówkę ze szpitala psychiatrycznego. Właśnie też w tym regionie, tam jest bardzo znany szpital, w którym leczy się przede wszystkim ludzi z chorobą alkoholową. No i się cieszy, że ten przyjaciel się odnalazł, jedzie do tego szpitala, bo że w tym szpitalu znajduje jakiegoś zupełnie innego człowieka. Teraz głównym tematem cieszy jest to, czy ten człowiek to jest faktycznie dla niego przyjaciel, czy to jest zupełnie inny. I właściwie co się dzieje, co dziwnego dzieje się w tym regionie. Czyli to jest w podstawie jako żarnowy komiks, który pracuje z jakimi perukami preleu, ale w podstawie to promować komiks o prietostwie a o tom, ako ten kraj wpływa na tych ludzi, jakie samozrejmy się tutaj sprawdzi. Czyli jest to z jednej strony taki komiks gatunkowy, który wykorzystuje elementy thrilleru i wykorzystuje różne sposoby komiksu gatunkowego, ale z drugiej strony opowiada przede wszystkim o przyjaźni i o tym regionie, o tym, co się tam dzieje. Mam nadzieję, że będziemy mieli
prędzej czy później też okazję przeczytać swoje komiksy biskupowskie. Mamy kilka fajnych wydawnictw w Polsce, które wydają różne, różne dziwne i fajne rzeczy. Tak samo jak ruską klasykę, prosto z Chin przywiezioną. Mam nadzieję, że będziemy mogli wiedzę po polsku, bo póki co nie mamy żadnych wykładów języku polskiego, oprócz tego, co czytaliśmy dzisiaj. Więc masz już kilku czytelników spragnionych tego, żeby zajrzeć też inne opowiadania, inne zakamarki. Mam pytanie, czy zapis tytułu jest ze świadomym błędem, czy poprawnym? Jest to poprawny zapis? Nie, w języku słowackim też się tak tego nie pisze. Nie pisze się tak? Nie. Przez S, tak? Nie, pisze się przez S. Pisze się przez S, tutaj akurat zasekretę. Nie, że na ukraińsko-słowackiej granicy zapewni kontraband fejkowej ruskiej klasyki. Asi to poznáte aj prosím, že existujú fejkové spreje a fejkové značky oblečenia, že nemáte Nike, ale máte Nike alebo Adidas, a nie Adidas. Že celé veľa tej książky vlastne polega na tom, že podčas transportu na ukraińsko-słowackiej granicy zatrzymano tiry, pewne podróbek rosyjskiej literatury. Dlatego to jest ruska klasyka pisana z błędem. Że to tak jak Państwo znają, że buty to są podróbki, tak? Też są często pisane z błędem. Że to jest właśnie w Chinie wyrażana masowo właśnie to literatura, która nazywali jako skuteczna, hodnotna, odhodnotna, pôvodná, značková ruská klasika, ale vlastne sa predávala ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť prečítať nejakú skutočnú ruskú klasiku, tak pre týmto ľuďom, keď sa predávali tieto fejkové. Že to jest masowo produkowana literatura w Chinach, która tylko udaje prawdziwą klasykę literatury i jest sprzedawana ludziom, którzy nie mają wystarczająco dużo pieniędzy na to, żeby móc sobie, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby sięgać po prawdziwe książki, które czytają. To jest właśnie w tym uwodzie pensuje piękniejsze, które opisane. Tak, we wstępie tej książki jest to wszystko opisane. Oczywiście też jest opisane fejkowym sposobem, też jest opisane tak, jakbyśmy mieli do czynienia z reportażem, jakbyś rzeczywistą sytuacją. Daniel Majdnik, odkrywca fałszywej literatury rosyjskiej. Prowadziła i tłumaczyła Katarzyna Duzic-Grabińska. A po krótkiej przerwie o 20.30 zapraszam Państwa na spotkanie z tureckim poetą Efe Kuyan.